jako małą niespodziankę bez dyplomu. Weronika, proszę. Poprosimy teraz dzieci 5-letnie, które będą pasowane na przedszkolaka. Poprosimy Bukowskiego Dominika tutaj do nas. Choć to jest stary przedszkolak, ale nigdy nie był pasowany, bo był nieobecny. Proszę bardzo. Poprosimy Wiktorię Graś, ale Wiktorii dzisiaj nie ma. Była w przedszkolu, ale zachorowała, więc to odłożymy. Poproszę Oliwiera Wysockiego. Marta Skiewnińska. Ligman Agnieszka. Będziemy pasować dzieci 6-letnie, ale przed tym jeszcze 5-latki dostaną książeczkę, te, które były pasowane w ubiegłym roku. Prosimy 5-latków wszystkich tutaj. Pani Wilkę poprosimy tutaj, jako poprzedniej grupy, dzieci 6-letni. Thank you.
Igor? I Krzysiu. Moi drodzy, jest mi bardzo miło, że mogę w tak ważnym dniu być w trecie z wami i mogę posłuchać was na przedszkolach i na starszach, bo dzisiaj jesteście prawdziwymi przedszkolakami i prawdziwymi starszakami. Przywiozłam wam jeszcze słodką niespodziankę od pana burmistrza. Słuchajcie, zostawię to pani Joli i poproszę, żeby was wszystkich poczęstowało, dobrze? I pozwólcie jeszcze, że złożę wam życzenia wspaniałych, miłych chwil w przedszkolu, w czasie zdobywania tej wiedzy, nowych umiejętności, aby wam było miło w tym świecie wiedzy, wiedzy nauki, wszystkiego dobrego. I wam, kochani rodzice, również życzę wszystkiego dobrego. Życzę wam słowami Janusza Kurczaka. Te słowa te powtarzam przy każdej okazji, ponieważ panom są bardzo ważne i każdemu z nas, każdemu rodzicowi powinny zapaść w serce. Bądźcie dla swoich dzieci mądrymi drogowskazami, które poprowadzą je przez świat. Bądźcie takimi drogowskazami, które kiedy trzeba, wezmą na kolana i przytulą, a kiedy trzeba, skarcą. Kochajcie je mądrą miłością. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja również wszystkim przedszkolankom życzę wszystkiego najlepszego, żeby każdy dzień upływał na wesołej zabawie, podczas której będziecie się uczyć, zdobywać wiele nowych wiadomości, żeby wokół was byli tylko życzliwi i uśmiechnięci ludzie i żeby pobyt w przedszkolu dla was był przyjemnością. Życzę wszystkiego najlepszego. Czy może jeszcze ktoś by chciał powiedzieć dwa słówka dla naszych przedszkolaczków? Za chwileczkę jeszcze będą niespodzianki, które zafundowała Rada Rodziców. Co to będzie? Dzieciaczki jeszcze nie wiedzą, ale jeszcze prosimy o moment uwagi. Dwa słowa od kogo? Od proboszcza, tak? Kochani rodzice, część z tych analiz już miałem łaskę poczuć. A teraz patrzymy, jak wzrastają. Pani dyrektor tak pięknie powiedziała o wychowaniu, o miłości, bo mam tego powiedziane. Mamy są dumne z synów, Katusiowi z córek, ale myślę, że jako kapłani także i tutaj pracujące panie, dumni jesteśmy z dzieci, które pięknie rosną. Kochani dzieci, jest taki piękny miesiąc, który się kończy, miesiąc Matki Bożej dla każdej z was, każdego. Matka Najświętsza w tej najpiękniejszej ikonie, jaką mamy na Jasnej Górze, to dla każdego z was i każdej, a dla wszystkich pasowanych dzisiaj słodki upominek. Dzielcie się nie tylko tą słodyczą, ale waszym sercem małym, bo dzieląc się tym sercem, Pan Bóg sprawia, że ono jest coraz większe i ślad jest piękniejszy. Niech Pan Bóg błogosławi. Naszym obowiązkiem jako kapłanów jest modlić się za was i z wami. Dziękuję za to, że część z was już jest tak blisko Pana Jezusa, tak blisko ołtarza, a wszystkie zapraszam do naszych świątyń, zarówno w Kruszewie, w Emblemie, tam gdzie mieszkacie, bo jesteście nasze. I właściwie im będą one piękniejsze, Pani Rodzice, tym będzie piękniejsza ta nasza parafia i kraj, który Pan Bóg nam daje. Serce mam życzę, abyście wzrastały w łasce wobec ludzi, a Panią, abyście były dumne, szczęśliwe z tego, że wasze pociechy idą dalej świat i są dumą przedszkola, które jest dobrym przedszkolem. Szczęść Boże. Za miłe słowa i za życzenia. Ksiądz Adam by się przespacerował i z dziecią wręczył te obrazki. A prosimy tu panią Elę, żeby rozdała jeszcze inne prezenty dla dzieciaczków. I
koniec, ale już.